Jako najmniejsze uznane państwo na naszym globie, Watykan jest najważniejszym ośrodkiem Kościoła rzymskokatolickiego. Miliony wierzących co roku pielgrzymują do tego maleńkiego państwa, aby tam celebrować swoją wiarę chrześcijańską. Na czele z papieżem, jako monarchą absolutnym, enklawa rzymska zawsze przedstawiała się jako doskonały przykład pobożnej wspólnoty. Nie powinniśmy jednak zapominać, że w Watykanie kryją się również bardzo upiorne rzeczy, które nie pasują do pobożnego wizerunku Kościoła. Dziś pokażemy Wam kilka przerażających tajemnic, które skrywa to miasto-państwo. Ale zanim zaczniemy, pamiętaj, aby kliknąć przycisk polubienia i włączyć powiadomienia, aby być z nami na bieżąco. Grand Grimoire. Co tak naprawdę jest w Grand Grimoire, którego teksty tak głęboko zagłębiają się w czarną magię? Do dziś nie wiadomo, czy pierwsza wersja niesamowitego dzieła powstała w 1421, 1521 czy na początku XX wieku. Rozdział wprowadzający został napisany przez niejakiego Antonio Venitiana del Rabina, który twierdzi, że wiele treści opiera się na pismach króla Salomona. Treść nie może być bardziej przerażająca. W Grand Grimoire uczymy się, jak osobiście wezwać Lucyfera, a nawet zawrzeć pakt z diabłem. Wiedza o sztuce przemawiania do zmarłych również została tutaj spisana. Oprócz tego znajdziemy również zaklęcia, które pozwalają stać się niewidzialnym, wzbogacić się lub zdobyć serce ukochanej osoby. Ale co ma wspólnego Księga Czarnej Magii z Watykanem? Cóż, według legendy mówi się, że małe państwo przechowuje oryginalną kopię Grand Grimoire w swoich tajnych archiwach watykańskich. Nekropolia Watykańska. Pod Bazyliką Świętego Piotra kryją się dwa upiorne masowe groby – Groty Watykańskie i Nekropolia Watykańska. W jaskiniach od wieków leżą kości 23 papieży i co roku przyciągają miliony chrześcijan oraz turystów. Na początku 1933 roku część jaskiń miała zostać rozbudowana, aby pomieścić grób papieża Piusa XI. W trakcie prac odkryto znacznie szersze miejsce pochówku z czasów rzymskich. Rzymskie prawo zabraniało chowania zmarłych w obrębie murów miejskich, dlatego z czasem rozrosła nekropolia na zewnątrz. Według opowieści, święty Piotr został tu pochowany po swojej męczeńskiej śmierci. Z powodzeniem rozpoczęto rozległe prace wykopaliskowe w celu odnalezienia grobu chrześcijańskiego apostoła. Eksperci mogliby ponownie znaleźć podejrzany grób Piotra. Jednakże, czy jest to rzeczywiste miejsce ostatecznego spoczynku apostoła, jest to nadal wątpliwe, ale o tym powiemy później. Obelisk Watykański. Co robi starożytny egipski pomnik pośrodku Watykanu? Chociaż wciąż nie wiadomo, w jaki sposób 33-metrowy, ważący 320 ton obelisk trafił do Rzymu, najprawdopodobniej jest to pokaz łupów wojennych. Około 30 roku przed naszą erą Rzymianie podbili starożytne Imperium Egipskie. W tamtym czasie gigantyczny obiekt nie był jeszcze ukończony. Dla upamiętnienia zwycięstwa nad Egipcjanami pomnik został ukończony i umieszczony w centrum aleksandryjskiego placu Forum. Jednak gdy miasto zostało zniszczone około 70 lat później, nowy cesarz Kaligula kazał przetransportować wielki monolit do Rzymu. Po tym, jak statek z tonami ładunku wpłynął do portu, obelisk został przeniesiony do Wiecznego Miasta za pomocą 20 tysięcy ludzi na rolkach. Niedługo potem kolumna zdobiła tak zwaną spinę, podłużną ścianę w cyrku. Na tej arenie odbywały się wyścigi rydwanów, a czasem także walki gladiatorów. Chociaż w kolejnych latach miasto wielokrotnie musiało zmagać się z gwałtownymi trzęsieniami ziemi i poważnymi pożarami, obelisk, w przeciwieństwie do wielu innych budowli, zdołał bez szwanku wytrzymać wszelkie przeciwności losu. Następnie pod koniec XVI wieku papież Sykstus V chciał zrealizować gigantyczny projekt, o którym jego poprzednicy tylko marzyli – przeniesienie obelisku na plac Świętego Piotra. Aby zrealizować przeprowadzkę, ogłoszono konkurs, w którym wzięło udział około 500 naukowców, którzy zaprezentowali swoje rozwiązania transportowe. Niestety żaden z tych planów nie wydawał się zgodny z rzeczywistością, do czasu, gdy na scenie pojawił się włoski architekt Domenico Fontana.
Dzięki wykorzystaniu 150 koni, 900 ludzi i 47 wyciągarek linowych faktycznie udało się przesunąć konstrukcję o około 260 metrów i odholować ją bezpiecznie na nowe miejsce. Jan Paweł I. 26 sierpnia 1978 roku Albino Luciani został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł I. 33 dni później Włoch już nie żył. Do dziś krążą najbardziej szalone spekulacje dotyczące niespodziewanej śmierci przywódcy Kościoła katolickiego. Szczególnie zastanawiające jest, że Watykan odmówił przeprowadzenia sekcji zwłok. Według oficjalnej wersji zmarłego papieża znaleziono siedzącego prosto i uśmiechniętego. Zator lub zawał serca mogły być naturalną przyczyną śmierci. Do dziś jednak krążą pogłoski, że Jan Paweł I padł ofiarą podstępnego ataku trucizną. Papież podobno planował ujawnić skorumpowane machinacje Banku Watykańskiego, dlatego został wyeliminowany z zimną krwią. Teza, że istoty pozaziemskie były zaangażowane w śmierć papieża, jest jeszcze bardziej szalona. Podobno kilka UFO właśnie wtedy przeleciało nad Watykanem. Jezuici oraz masoni również pojawiają się na liście potencjalnych zabójców Jana Pawła I. Kości świętego Piotra. Mówiliśmy już wcześniej, że ekspertom udało się na nowo odkryć rzekomy grób świętego Piotra wiele dekad temu. Jednak przez cały ten czas ludzie nie mogli podziwiać świętych kości. Zmieniło się to dopiero w 2013 roku, kiedy papież Franciszek nakazał publiczne wystawienie relikwii. Jednak nadal nie wiadomo, czy są to rzeczywiste szczątki apostoła świętego Piotra. Co szczególnie ciekawe, kiedy odkryto szczątki szkieletu, początkowo uważano je za kości psa i schowano je w pudełku po butach. Gdy jednak stało się jasne, że kości były ludzkie, dopasowanie tkanki do innej relikwii świętego Piotra wydawało się dowodzić, że to rzeczywiście kości chrześcijańskiego męczennika. Jest pewien problem. Wielu historyków twierdzi, że Piotra nigdy nie było w Rzymie, nie mówiąc już o jego egzekucji i pochowaniu. Nie ma w tym zakresie wiarygodnych źródeł. Prawo gwarancji. Po utracie władzy politycznej przez papieża Piusa IX 16 lutego 1871 roku weszła w życie tzw. ustawa gwarancyjna. W jej ramach określono dokładne terytorium Watykanu i określono prawa papieża do Królestwa Włoskiego. Jednak papież Pius IX odmówił uznania ograniczonych praw suwerennych, dlatego on i jego następcy stali się więźniami własnego państwa na kilkadziesiąt lat. Watykan był wcześniej pod ochroną wojsk francuskich. Gdy jednak Francja zaangażowała się w wojnę z Prusami, stacjonujący tam żołnierze wycofali się. W ten sposób włoska armia mogła niemal bez walki przejąć państwo kościelne. Chrześcijańscy mieszkańcy Watykanu, otoczonego fortyfikacjami, nie mieli innego wyjścia, jak działać w niezwykle ograniczonym promieniu działania. Tak zwana kwestia rzymska miała zostać wyjaśniona pod faszystowskimi rządami Mussoliniego. Od 11 lutego 1929 roku Watykan ma status państwa uznanego. Papieski tunel ucieczki. Jeśli spojrzysz na Passetto di Borgo z zewnątrz, nie zobaczysz nic poza zwykłym starym murem. Jednak konstrukcja kryje w sobie tajną drogę ucieczki, która powstała w 1277 roku na polecenie papieża Mikołaja III. To niewidzialne połączenie prowadzi z Watykanu do potężnego zamku Świętego Anioła i faktycznie niektórym papieżom, w tym takim jak Klemens VII, udało się przedostać w bezpieczne miejsce przez Passetto di Borgo. Podczas plądrowania Rzymu w 1527 roku 147 żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej broniło placu Świętego Piotra przed najemnikami włoskimi, niemieckimi i hiszpańskimi. Wszyscy zginęli, a jednak zapewniło to przywódcy kościoła dużo czasu, aby dotrzeć do lepiej chronionego zamku Świętego Anioła. W imieniu diabła. Powszechnie wiadomo, że tajnym archiwom Watykanu zawsze towarzyszyły najbardziej szalone mity oraz legendy. Mówi się, że Kościół katolicki przechowuje tutaj ukrytą wiedzę na około 85 km półek, których objawienie pogrążyłoby nasz świat w chaosie. Niektórzy uważają, że w tym miejscu drzemią dowody na istnienie życia pozaziemskiego, a nawet prawdziwych kosmitów.
Niemniej złowroga jest teoria, że tajne archiwum watykańskie jest w zmowie z siłami diabelskimi. A co więcej, podobno cały Kościół katolicki działa w imieniu księcia podziemia. Co sądzisz o takich niezwykłych tezach? Daj nam koniecznie znać w komentarzach poniżej. Zmartwychwstanie. Słynne powiedzenie mówi: o gustach się nie dyskutuje. Nie ulega jednak wątpliwości, że rzeźba Zmartwychwstanie w papieskiej sali audiencyjnej w Watykanie jest zarówno niepokojąca, jak i nieco dziwaczna. Rzeźbiarz Pericle Fazzini wybrał niecodzienny motyw. Widzimy chrześcijańskiego Zbawiciela wyłaniającego się z krateru po wybuchu nuklearnym. Ukończony w 1975 roku, Jezus ucieleśnia chrześcijańskie zbawienie w okrutnym świecie śmierci i przemocy. Tekst sekretnego całunu. Czy całun turyński jest przedmiotem, w który owinięty był Jezus Chrystus po śmierci? Oficjalna klasyfikacja Kościoła katolickiego jest bardzo ostrożna. Płótno uważane jest za ikonę, a nie za relikwię świętą, co oznacza, że ma bardziej charakter dzieła sztuki. Mimo to wielu pobożnych chrześcijan czci całun jako prawdziwy całun Chrystusa Zbawiciela. W 2009 roku światem katolickim wstrząsnęła nowa informacja. Watykańska historyczka Barbara Frail stwierdziła, że odkryła prawie niewidoczny napis na całunie. Ale to nie wszystko. Tekst miał dotyczyć Jezusa z Nazaretu i cesarza Tyberiusza. Biorąc pod uwagę te imiona i zbieg okoliczności w czasie, napis można interpretować jako oficjalny akt zgonu Syna Bożego. Temu sensacyjnemu odkryciu przeciwstawia się jednak zarzut, że pismo jest tak wyblakłe, że nie da się go właściwie rozszyfrować. Zakazana Ewangelia. W tajnych archiwach, które rzekomo są ukryte w Watykanie, znajduje się seria zakazanych ksiąg, które przez wiele lat były ukrywane. Zgodnie z oficjalnym kanonem biblijnym, Jezus Chrystus nigdy się nie ożenił, nie mówiąc już o spłodzeniu potomków. Ponadto jednak w tajnych archiwach Watykanu znajduje się dokument z VI wieku, który zaprzecza temu podstawowemu założeniu. Jest to rękopis, który kiedyś został przetłumaczony z języka greckiego na syryjski. Pisma Święte mają być brakującym ogniwem w życiu Jezusa. Nowy Testament mówi nam o narodzinach Mesjasza i jego służbie przed ukrzyżowaniem, ale całkowicie pominięto jego młodość oraz wczesną dorosłość. Zgodnie z kontrowersyjną teorią, Jezus Chrystus w młodości zakochał się w Marii Magdalenie. Co więcej, para miała wspólne dziecko. Jedyny problem polega na tym, że aby tekst mógł zostać uznany za naprawdę natchniony przez Boga, musiał zostać napisany w czasie, gdy Jezus rzeczywiście wędrował po ziemi, lub autor musiał mieć specjalne pozwolenie na pisanie takiego tekstu. Co więcej, w prawie każdej sytuacji autor był członkiem Kościoła, wyznawcą Boga lub kimś, kto później nawrócił się na wiarę. Jednak skoro ten tekst został napisany w VI wieku, wielu historyków uważa, że brakuje mu wiarygodności. Ponieważ jednak niewiele wiemy na temat nastoletnich lub wczesnych dorosłych lat Jezusa, istnieje niewielka szansa, że dokument może mówić prawdę. Jednak zgodnie z oficjalnym kanonem biblijnym jest on najprawdopodobniej zwyczajnym fałszerstwem. Zakazane księgi. W 1611 roku po raz pierwszy przetłumaczono Biblię z łaciny na angielski. Wtedy Pismo Święte chrześcijan liczyło jeszcze 80 ksiąg. Jeśli porównasz oryginalny rozmiar Biblii z dzisiejszym, zauważysz, że obecnie ma ona tylko 66 ksiąg. W 1684 roku Watykan zdecydował o usunięciu 14 ksiąg, które wcześniej tworzyły koniec Starego Testamentu. Wraz z kilkoma innymi pismami, które nie zostały uwzględnione w oficjalnym kanonie Biblii, te wygnane fragmenty są określane jako księgi apokryficzne. To wyrażenie oznacza coś w rodzaju ciemny lub ukryty w większości języków. Sekcje usunięte przez Watykan obejmują księgi Ezdrasza, Tobiasza, Judyty i Księgę Mądrości. Watykan zmienił również wymowę imienia Jezusa, wcześniej była to Jehoszua. Nadal nie wiadomo, dlaczego usunięto ze Starego Testamentu 14 ksiąg. Niektórzy sugerowali, że w zakazanych pismach były fragmenty, które nie pasowały do koncepcji Kościoła rzymskokatolickiego.
Jednak niejasne jest, dlaczego Watykan zmienił Słowo Boże, aby odpowiadało jego twierdzeniom. Większość historyków i wierzących chrześcijan twierdzi, że księgi po prostu nie pasują do biblijnego kanonu. W końcu, historycznie rzecz biorąc, Biblia nie zawiera żadnych sprzeczności, z wyjątkiem kilku jednorazowych fragmentów, które mogą nie pasować do siebie idealnie. Często jednak sprowadza się to do prostych błędów w tłumaczeniu. Jednak w kwestii zbawienia i historii Jezusa Chrystusa Biblia nie zawiera żadnych sprzeczności. Niektóre z usuniętych ksiąg wydają się nie pasować do wszystkich innych ksiąg biblijnych, co sugeruje, że nie były to natchnione dzieła. Co gorsza, niektóre księgi nie zostały napisane we właściwym czasie, co oznacza również, że nie można definitywnie udowodnić, że stanowią część kanonu biblijnego. Potrzebna nam Twoja opinia. Co sądzisz o niezwykłych rzeczach w Watykanie? Czekamy na Twój komentarz poniżej. Daj nam też kciuka w górę i zasubskrybuj, aby nie przegapić żadnego z naszych odcinków. Dzięki za oglądanie, życzymy Ci miłego dnia i do następnego razu.